Jak dla mnie święto miłości powinno być każdego dnia. Wyobraźcie sobie romantyczne wieczory, cudowną atmosferę, pyszne jedzonko, tylko wy dwoje, dotyk, bliskość, delikatność. Ale na wypadek, jeśli dojechała Was jednak codzienność, rutyna i rzeczywistość, to kalendarz zapewnił nam taką jedną kartkę w roku z napisem Walentynki. A ja specjalnie na tę okazję przygotowałam dla Was moje ulubione gadżety, stylizacje, podarunki, tak żeby to święto było jeszcze lepsze. A i spójrzcie w opis odcinka, bo tam znajdziecie informacje o rabatach. Przygotowania, czy to do pierwszej, czy do setnej randki, powinny wyglądać tak samo, bo są tak samo ważne. Dbałość o siebie i o swój wygląd to jest prawdziwy afrodyzjak. Na wyjątkowy wieczór zapewne się malujecie, żeby podkreślić swoją urodę. Wiadomo, to jest bardzo ważne. Ale żeby ten makijaż wyglądał najlepiej, jak to jest tylko możliwe, no to nasza buzia musi być odpowiednio do niego przygotowana. O buzię jednak musimy dbać regularnie. Ważne jest jej oczyszczanie i ujędrnianie, na przykład za pomocą masażu. No i tutaj z pomocą przychodzi nam najnowsza szczoteczka firmy Foreo. Ja tutaj mam szczoteczkę w kolorze fioletowym, czyli to jest szczoteczka dla skóry wrażliwej, natomiast ta najnowsza szczoteczka Luna 4 ma jeszcze dwa inne kolory, idealnie pasujące do skóry mieszanej oraz do normalnej. No i teraz tak, jeżeli chodzi o tą szczoteczkę, to wykonana jest oczywiście z doskonałej jakości silikonu. Sama szczoteczka przednią częścią oczyszcza Waszą twarz, natomiast tyłem masujemy, a jednocześnie ujędrniamy. Mamy 16 intensywności. To jest specjalna technologia T-Sonic, dzięki której oczyszczamy skórę z takich zanieczyszczeń codziennych, z sebum, z pozostałości po demakijażu, ale również to oczyszczanie dociera do najgłębszych warstw naskórka. Ale to nie koniec nowości od marki Foreo, bo wyobraźcie sobie, że ta marka pokusiła się o stworzenie szczoteczki do całego ciała. 8 intensywności pracy tej szczoteczki, 300 użyć na jednym ładowaniu, a do tego usuwa 99% zanieczyszczeń z całego ciała, jest zrobiona ze świetnego silikonu i wodoodporna i czyści dogłębnie, zapobiegając powstawaniu wyprysków i usuwa stary, zrogowo-ciały, niepotrzebny naskórek. Jestem przekonana, że zgodzicie się ze mną, że gładka, nawilżona skóra jest mega sexy. Od czasu do czasu należy tej skórze poświęcić szczególną uwagę i zrobić sobie peeling. Jak już robić peeling, czyli poświęcić swój czas, to warto postawić na taki produkt, który naprawdę daje efekt. Ja chciałam Wam pokazać peeling marki Colistar. Słuchajcie, ja tą markę znam kilkanaście lat. Ten peeling jest właśnie peelingiem ujędrniającym, bo ja mam takie poczucie, że ta marka absolutnie specjalizuje się w produktach ujędrniających i one naprawdę działają. To jest peeling solny i to jest peeling, który ślicznie też wygląda, bo jest taki czerwono-różowy, więc walentynkowy, ponieważ on ma oleje i ekstrakt z szery. Co jest też super, to to, że oprócz tego efektu ujędrniania skóra po tym peelingu zostaje naprawdę przepięknie gładka, nawilżona i aż ma po prostu taki filtr błyszczący, który ja uwielbiam. Ale co ważne, nie jest to tłusty produkt, czyli nie jest tak, że potem ubierzecie coś, to się do Was klei i jeszcze to zostawia plamy, więc jest super. Ten peeling oraz inne produkty marki Colistar możecie znaleźć albo na stronie Douglasa, czyli douglas.pl, albo bezpośrednio na stronie tej firmy, czyli colistar.com. Walentynkowy makijaż kojarzy mi się z mocnymi, nasyconymi ustami, no i z takim głębokim spojrzeniem, szepotem rzęs. No i właśnie te rzęsy muszą pięknie wyglądać tego dnia. No i marka Colistar ma nowość, maskarę Impeccabile, która w 90% składa się z naturalnych składników i oprócz tego, że wydłuża, zagęszcza, przepięknie podkreśla i uelastycznia rzęsy, to jej zadaniem też jest pielęgnacja tych rzęs. To nie jest tak, że sobie malujecie, będziecie świetnie wyglądać, a za chwilę razem z tuszem odpadnie połowa rzęs, tylko faktycznie podczas kiedy tę maskarę macie nałożoną na rzęsy, to jednocześnie dobrze wyglądacie i cały czas o nie dbacie. Pokażę Wam jeszcze szczoteczkę? Super jest. Ja lubię takie. Ta maskara oprócz tego, że wydłuża, zagęszcza, podkręca i uelastycznia rzęsy,
to przede wszystkim jeszcze o nie dba. O mocy zapachu w życiu, no moglibyśmy tutaj sobie rozmawiać naprawdę długo. No i idąc na randkę, też musicie dobrać sobie odpowiedni zapach. To mogą być perfumy, to może być woda toaletowa, ale to może być też bardzo ciekawa rzecz, która jest propozycją właśnie od Colistara, czyli oni to nazywają, słuchajcie, aromatic water, czyli taka woda aromatyzowana. Jeśli chodzi o moje ulubione perfumy, to one muszą być takie dosyć ciężkie, mieć takie nuty jak piżmo, na przykład drzewo sandałowe, ale lubię też, jak tam będzie odrobina zadziornej róży. I na przykład ta propozycja właśnie ma w sobie ekstrakty kwiatowe i odrobinę też owocowych. Tu też na pewno jest magnolia, peonia, róża, więc dla kogoś, kto lubi takie zapachy kwiatowe, świetna propozycja. Czas na stylizację. Jeżeli chodzi o taką perfekcyjną stylizację na walentynkowy wieczór, no to fajnie, żeby to była jednak taka kreacja, która podkreśli Wasze atuty, podkreśli Waszą figurę. Często stawiamy tego dnia na kolor czerwony, który jest mocny, wyrazisty, mówi się, że jest kolorem miłości. Często też stawiamy na kolor czarny, bo wiadomo, że jest to klasyka, która sprawdza się w każdej sytuacji. Fajnie też, żeby ta stylizacja no po prostu zawierała się w trendach aktualnych, czyli może mieć odrobinę błysku, bo teraz modne są różnego rodzaju kamyczki, kryształki, świecące paseczki. Fajnie, jak pojawią się piórka w stylizacji, ponieważ ja je kocham, ale przede wszystkim też są teraz modne, więc w wielu sukienkach są elementem ozdobnym i dekoracyjnym. Ale co ja tam będę dłużej gadać? Ja Wam po prostu pokażę 5 fajnych stylizacji na walentynki od firmy Candy.tm. Szykując się na taki wyjątkowy wieczór, nie możecie zapomnieć o odpowiedniej bieliźnie. No i to powinna być zdecydowanie bielizna wyjątkowa, a nie taka codzienna, laserowa, bezszwowa, cielista. Teraz stawiamy na coś naprawdę sexy. To jest taki wyjątkowy moment, kiedy możecie naprawdę zaszaleć. Jak lubicie koronki, mogą to być koronki. Jak lubicie czerwień, to może być czerwień. Bardzo modne są teraz złote łączenia, mocne gumowe pasy. No naprawdę możecie poszaleć. Im bardziej Wy zaszalejecie, tym bardziej ta druga połowa będzie zadowolona. Na Wedding Dream Shop znajdziecie piękną bieliznę, między innymi staniki od firmy Presti. Panie mamy już gotowe, zadbane, wygładzone, ujędrnione, ubrane, umalowane. No to czas na poradnik walentynkowy dla panów. Dla panów mam tylko jeden punkt w tym poradniku. Jeżeli jesteś właścicielem brody, czy to krótkiej, czy drwala, czy jak u Mikołaja długiej, bez znaczenia co kto lubi, to przede wszystkim musisz mieć tę brodę jaką? Zadbaną. Firma Mydlana Bańka ma świetne produkty do pielęgnacji brody. Między innymi to oto tutaj zielone mydło. To mydło ma za zadanie, oprócz tego, że oczywiście czyścić te włosy, to jeszcze przy okazji je nawilża, pielęgnuje, dzięki czemu Wasza broda będzie sprężysta, błyszcząca, no po prostu zadbana i że chce się tego dotykać, a nie że no właśnie. Dla tych panów, którzy nie mają brody, mamy super produkty do golenia i po goleniu od firmy, która ma niesamowitą historię, ponieważ powstała w 1810 roku. Słuchajcie, to jest firma Clubman, która oprócz tego, że ma produkty bardzo wysokiej jakości, to są one również doskonale zdesignowane, takie totalnie pod mężczyzn. No i jeżeli golicie się, lubicie się ogolić naprawdę tak bardzo blisko skóry, to używając tych produktów unikniecie jakichś takich zacięć, a potem podrażnień. Naprawdę, jeżeli marzycie o takiej dobrze zadbanej skórze, nawet jeżeli ona jest u Was bardzo wrażliwa, to z tym sobie poradzicie.
Czas na walentynkowe prezenty i tutaj wyjątkowo nie zacznę od kobiet, tylko zacznę od mężczyzn. I nie dlatego, że ta lista jest krótka, tak jak przy okazji przygotowań, tylko właśnie odwrotnie. Dla facetów mam sporo propozycji na prezenty, także dziewczyny, spokojnie, na pewno znajdziecie coś idealnego dla swojego faceta wśród tych propozycji. Zaczynamy od marki Rituals, którą uwielbiam, pokazywałam już ją Wam kilkukrotnie, zazwyczaj u mnie na Instagramie. Początkowo ta marka skradła moje serce absolutnie piankami do kąpieli, pianką pod prysznic, natomiast w ostatnim czasie jestem absolutnie zakochana w ich świecach. Ale też świetna rzecz to przygotowane przez nich zestawy prezentowe. Oprócz tego, że mają w środku fajne produkty, to też są przepięknie zapakowane. Oni mają właśnie linię dla mężczyzn, w środku jest ta pianka, którą uwielbiam. Jeżeli chodzi o zapach tej linii dla mężczyzn, to mamy tutaj, o Jezu, nawet otworzyłam to pudełko, już zapachniało. Mamy tutaj miętę, mamy tutaj drzewo cedrowe i mamy tutaj bambus. Ten zapach jest taki bardzo świeży, odżywczy i to jest naprawdę fajne takie kopnięcie rano, które daje Ci energię do aktywnego przejścia przez cały dzień, a faceci tego potrzebują. Są tacy mężczyźni, którzy nigdy w swoim życiu nie nosili żadnych ubrań i żadnych butów, oprócz szlafroczka jedwabnego i kapciuszków. Mam tu na myśli Hugh Hefnera. Same przyznać, że szlafroki są sexy. To jest tak, że facet nigdy nie kupi sobie szlafroka sam, przynajmniej ja mam takie poczucie. Natomiast ładny, satynowy szlafrok naprawdę może być fajną rzeczą w garderobie mężczyzny i nie mówię, żeby chodził w tym na ulicę, oczywiście to był żart, ale po domku, wieczorkiem, czemu nie? Firma By Shelly na Wedding Dream Shop ma sporą ofertę szlafroków dla mężczyzn, zaczynając od tych eleganckich, satynowych, na takich puszystych, mięciutkich kończąc. Słuchajcie, możecie kupić swojemu facetowi taki właśnie mięciutki szlafroczek, na przykład z napisem mąż. Ja się śmieję, że to jest dla tych chudszych mężów doskonałe rozwiązanie, bo im jest zawsze zimno, a jak macie ochotę się przytulić do czegoś bardziej puszystego, to go ubieracie w ten szlafroczek, no i macie takiego puszka, okruszka w domu. Faceci kochają motoryzację, mówiąc wprost, samochody. I oczywiście możecie być jak Georgina i podarować swojemu Ronaldo superfurę na walentynki, ale jeśli akurat nie mieści to się w Waszym budżecie, to mam doskonałe rozwiązanie. Firma Belvedere przygotowała świetne etui na różne rzeczy związane z autem, czyli etui na kluczyki do samochodu, etui na dokumenty, na prawo jazdy. Sprawdźcie. Ja mam takie poczucie, że najpiękniejszy prezent, jaki możesz komuś ofiarować, to jest czas spędzony z Tobą oczywiście. No i w związku z tym u nas na Wedding Dream Shop jest taka marka, która nazywa się Wyjątkowy Prezent. No i co Wyjątkowy Prezent oferuje? Oferuje wyjątkowe wyjazdy we dwoje, romantyczne kolacje, wspaniałe masaże, pobyty w spa. Czyli możecie dzięki nim wybrać sposób, w jaki wspólnie spędzicie czas. A jeśli nie chce Wam się ruszać z domu, to możecie sobie pograć. Ale nie mam tutaj na myśli zwykłych planszówek, tylko gry w relacje. Są karty, są zdrabki albo fajne gadżety, jak na przykład ten woreczek, gra w relacje, w którym są takie serduszka z zadaniami. No i każdy z Was sobie losuje zadanie na ten dzień, które musi wykonać do końca tego dnia, nie mówiąc tej drugiej połówce o tym. No i co ja na przykład wylosowałam? Jezu, jakie to jest na czasie. Spędź 10 minut z nią, z nim przy wyłączonej elektronice. To jest też moje postanowienie noworoczne, mniej telefonów w łapie. No albo na przykład jeszcze coś innego Wam pokażę, co to może być. Podaruj drobny upominek i w nawiasie poniżej 20 zł. Albo, no dobra, już ostatnie. O, wyręcz swoją drugą połówkę w jakimś obowiązku. No i to jest właśnie bardzo fajne. Jeżeli nie do końca macie czas ani pomysł na to, co dokładnie zakupić swojej drugiej połówce, to tutaj może wyręczyć Was marka Biopur, która przygotowała
gotowe, kompaktowe zestawy prezentowe dla mężczyzn. No i w zależności od tego, jaki wasz mężczyzna jest, taki zestaw możecie dobrać. Na przykład jest taki zestaw modny mężczyzna, jest zestaw brodacz, jest zestaw koniakowy. W zależności od tego, co lubi, dopasujecie idealnie prezent dla niego. Co ważne, ten prezent jest fajnie skomponowany w środku i dodatkowo ładnie zapakowany, więc tak naprawdę problem z głową. Jeżeli wasz facet jest elegantem, to na pewno ucieszy się z tego prezentu, a jeżeli nie jest, to dzięki wam na przykład może się nim stać. Bardzo fajnym elementem stylizacji dla mężczyzny są spinki do mankietów. Uwielbiam, kiedy mężczyzna ma koszulę na spinki, tylko pamiętajcie, że musi mieć taką koszulę. Protip. I teraz tak, fajnie, jeżeli znajdziecie spinki, które gdzieś tam tematycznie na przykład pasują do waszego mężczyzny, albo najprawdopodobniej spodobają mu się ze względu na design, ale co jeszcze jest bardzo ważne tak naprawdę w robieniu prezentów, to jest personalizacja. No i firma Zana Design daje wam taką możliwość spersonalizowania spinek do mankietów. One mogą być złote, srebrne, mogą być również w kolorze, ale mogą być, co najważniejsze, z imieniem czy inicjałami waszego mężczyzny. Czemu ja mam KJ? Jak Krzysztof Jabłoński. Jeżeli jesteście już mężem i żoną i zdarzają wam się w związku ciche dni, czyli jesteście normalni, to mam taki gadżet, który oczywiście możecie podarować z okazji na przykład walentynek, ale który przyda się przez całe życie, dopóki się nie zbije. Jest to kubek, ale kubek nie byle jaki. Wyobraźcie sobie, że między wami kosa, a wy, no trudno, zaciśniecie zęby i podacie mu herbatę bądź kawę w kubku z takim napisem. No wiadomo, że wam wybaczy, albo was przeprosi i pomyśli sobie, nie, no jednak ta moja Zośka to jest doskonała, no. I z poczuciem humoru i fajna dziewczyna, fajna naprawdę. Za takie fajne, kreatywne kubki odpowiada firma Nadzwyczajnie. I właśnie tę firmę możecie znaleźć u nas na Wedding Dream Shop i sprawdzić ich super gadżety. Czas na prezenty dla pań, także mam nadzieję, że mężczyźni mnie teraz oglądają i wezmą to sobie do serca, bo na początku tego materiału mówiłam o tym, że uwielbiam firmę Rituals i sama z niej korzystam i że jest fajna też dla mężczyzn, ale jeżeli szukacie idealnego prezentu dla swojej żony, kobiety narzeczonej, to kupcie jej zestaw od Ritualsa, bo jest naprawdę piękny i nie musicie faceci pakować, bo zobaczcie, jak oni zadbali o opakowanie tego, to jest po prostu bomba. W środku, tak samo jak u faceta, jest pianka, jest balsam, są naprawdę wspaniałe kosmetyki. Przy czym, jeżeli chodzi o taki zestaw dla kobiet, jest znacznie większy wybór związany z zapachem. Ja tego używam na swojej skórze i daję głowę, że jest dobrze. Na pewno każda kobieta, która dostanie taki zestaw, doceni to i się ucieszy. Jak doskonale wiecie, ja jestem fanką kolczyków i klipsów, bo akurat teraz mam na sobie klipsy. Noszę je bardzo często i uważam, że one absolutnie przepięknie uzupełniają stylizację i bardzo dużo wyrażają, więc podarowanie dziewczynie, kobiecie, narzeczonej, żonie kolczyków z motywem w kształcie serca jest doskonałym pomysłem i duży wybór właśnie takich serduszkowych kolczyków znajdziecie u nas na Wedding Dream Shop. Taki kolczyk zawsze będzie przypominał o waszej miłości, o tym wyjątkowym dniu, o tym, że dostały prezent, więc za każdym razem to serduszko będzie wprawiało ją w dobry nastrój. Na pewno każda kobieta doceni, jeżeli otrzyma od swojego faceta fajną piżamkę. Z jednej strony to jest taki trochę sexy prezent, z drugiej bardzo praktyczny. Kobiety uwielbiają piżamki. Tak naprawdę jak szuflada piżamkowa się nie domyka, to znaczy, że jest dobrze i tak kolejna się zmieści. Na Wedding Dream Shop mamy bardzo fajne piżamki. Ja uwielbiam te różowe. Mamy różowe gładkie, ale mamy też różowe z czarną koronką, czyli taką nieco bardziej sexy wersję. Są one satynowe, bardzo przyjemną mają tkaninę, więc na pewno przydadzą się każdej nocy, każdej z nas, każdej nocy, cały rok. Jeżeli macie ochotę, żeby było jeszcze bardziej zmysłowo, czyli chcecie pójść krok dalej niż piżamka z koronką, to możecie postawić na prezent w postaci
bielizny. Sprawdźcie koniecznie ofertę marki Le Bazer u nas na Wedding Dream Shop. Tam znajdziecie dużo smaczków. I teraz tak się zastanawiam, czy tak naprawdę ta sexy bielizna to bardziej prezent dla niej, czy dla niego? Najważniejsze na koniec. Często walentynki to okazja do zaręczyn. Idziecie za ciosem, jest już po świętach, na święta były udane prezenty, pyszne jedzenie u przyszłej teściowej, no i rodziny się poznały, wszystko świetnie się układa i wtedy walentynki są dobrym momentem na zadanie tego najważniejszego pytania. I teraz bardzo ważne jest to, w jaki sposób to zrobicie. I też ważne jest to, w jakim pudełeczku będzie ten najważniejszy pierścionek. Mamy tutaj na Wedding Dream Shop różne propozycje etui na pierścionek. To jest moim hitem i faworytem. Czerwone, piękne serce, w ogóle tak cięte trochę jak diament, więc nowocześnie. A w środku, bum, światełko, które powiększy ten diamencik, na pewno. On będzie dzięki temu światełku wydawał się być większy, ale nie wkładajcie do nic innego niż pierścionek, ok? Więc to jest super, ale są również inne propozycje. Jest bardzo ładne białe, dla takiej eleganckiej kobiety, damy. To pudełeczko kojarzy mi się z takim związkiem, który trwa po prostu od wczesnej młodości, od lat szkolnych i w takim oto drewnianym serduszku dajecie pierścionek. No ogólnie tych pudełek jest masa i są wszystkie bardzo różne od siebie, a wszystkie z jakimś takim charakterem, stylem, więc musicie je tylko odpowiednio dobrać. Na koniec, podsumowując, chciałabym Wam przede wszystkim życzyć udanych walentynek, żeby to był wspaniały czas, żebyście poczuli tę miłość, żebyście poświętowali, spędzili ze sobą czas w taki sposób, jaki najbardziej lubicie i żeby to były Wasze niezapomniane walentynki. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!